Pierwszy transport Polaków z Zamojszczyzny składał się ze 640 ludzi. Przewożono ich w zaplombowanych wagonach. Byli tak liczni, że nie mogli nawet usiąść. Paru szczęściarzom udało się zbiec. Lecz reszta dotarła do miejsca kaźni, które wtedy jeszcze nie zapowiadało, jak makabryczne i tragiczne rzeczy będą się tam działy. Dzieci odbierane matką, rozdzielane rodziny i mord na uznanych za słabe. Po tym dramacie pierwsi więźniowie wysłuchali przemówienia komendanta obozu, który poinformował ich, że Polacy mają prawo żyć 3 miesiące, zaś Żydzi zaledwie kilka tygodni. Tak wyglądał początek Holokaustu. Początek makabrycznej historii Karl Auschwitz-Birkenau.